Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Biblia i historia. Tekst pamięciowy. Jam jest alfa i omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był i który przyjść ma, On Wszechmogący. Apokalipsa 1:8. Myśl przewodnia. Nasz Bóg działa w historii i przez historię. W historii i przez historię daje nam także potężne argumenty na rzecz wiary. Czy historia ludzkości jest bezładną serią zdarzeń, czy też zmierza w określonym kierunku do określonego celu zgodnie z ustalonym planem? Biblia wyraźnie świadczy, że to drugie stanowisko jest prawdą. Autorzy ksiąg biblijnych byli zdania, że Pan kieruje historią i objawia się w niej. Jednak nie cała historia objawia wolę Boga. Ludzie mają wolność wyboru, więc mogą wybierać także zło, a te wybory wpływają na bieg historii. To, że Najwyższy działa w historii, nie oznacza, że jest za nią w całości odpowiedzialny. Oznacza to jedynie, że pomimo różnych machinacji i zła czynionego przez ludzi, Wszechmocny jest obecny i wciąż działa, realizując swoją ostateczną wolę i prowadząc historię do zwycięskiego zakończenia. Chrześcijanie opierający swą wiarę na Piśmie Świętym są zdania, że autorzy ksiąg biblijnych działali w ramach Bożego objawienia i natchnienia, dzięki któremu pisali o najważniejszych wydarzeniach w historii ludzkości. Pan nierzadko dostarczał interpretacji tych wydarzeń, abyśmy mogli dobrze zrozumieć ich znaczenie. W tym tygodniu przyjrzyjmy się temu, jak Bóg działał w historii i przez historię świata. Przeszłość i przyszłość. Historii świata naucza się przeważnie jako dziejów ludzkich cywilizacji. Te fakty, które miały największy wpływ na rozwój tychże cywilizacji, przedstawia się jako mające duże znaczenie. Niektórzy twierdzą, że ludzkie sprawy, podobnie jak wszystko w przyrodzie, mają cykliczną naturę i toczą się nieustannie w cyklu narodzin, wzrostu, dojrzałości, zaniku i śmierci, przy czym nie sposób ustalić ich początku i nie zmierzają one do żadnego znaczącego końca. Okrągła tarcza zegara może być zwodnicza. Wskazówki zataczają kręgi, co może sprawiać wrażenie, że czas toczy się po okręgu. Jednak rzeczywistość jest inna. Ludzkie życie biegnie liniowo, a nie w powtarzających się kręgach. Czas według Biblii jest jednokierunkową drogą. Co autorzy ksiąg biblijnych napisali o początku i końcu historii ludzkości? Zobacz, pierwsza Mojżeszowa 1:1. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Hiob 38:1-7. Potem Pan odpowiedział Jobowi spośród zawieruchy i rzekł: Któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Przepaż, jako mąż swoje biodra, będę Cię pytał, a Ty mnie pouczysz. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? Na czym są osadzone filary? Albo kto założył jej kamień węgielny? Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży. Psalm 104:1-9. Błogosław duszo moja Panu. Panie, Boże mój, jesteś bardzo wielki, przywdziałeś chwałę i majestat, przeodziewasz się światłością jak szatą, niebiosa rozciągasz jak kobierzec, budujesz na wodach swoje górne komnaty, czynisz obłoki rydwanem swoim, suniesz na skrzydłach wiatru, czynisz wiatry posłańcami swymi, ogień płonący sługami swymi, ugruntowałeś ziemię na stałych podstawach, by się nie zachwiała i na wieki wieczne.
okryłeś ją głębią jak szatą, wody stanęły nad górami, ustąpiły, gdyś ją je zgromił. Rozpierzchły się na głos grzmotu Twego, podniosły się góry, opadły doliny na miejscach, któreś im wyznaczył. Zakreśliłeś im granice, których przekroczyć nie mogą, by znów nie okryły ziemię. Apokalipsa 1:1-3. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce, to też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swojemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bowiem czas jest bliski. Apokalipsa 1:19. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. Apokalipsa 21:1-6. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrę wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż te słowa są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec, ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Dzieje ludzkości nie są niekończącą się serią powtarzających się kręgów czasu. Historia miała określony początek i zmierza ku chwalebnej przyszłości. Ludzka historia ma cel. Zazwyczaj nie sposób ustalić końca historii, póki cała się nie wydarzy. Zawsze koniec może nas zaskoczyć, nawet w najlepszej historii. Co my, uczestniczący w losach tego świata, możemy znać zakończenie jego historii? Otóż znamy je, gdyż Wieczny objawił nam to przez swoich proroków. Gdy mówimy o Bożym objawieniu, musimy pamiętać, że Pan zna przyszłość i wie, jakie decyzje podejmą ludzie, a więc może nam objawić, jaki będzie kres dziejów świata, uwzględniając decyzje, jakie podejmujemy. Jak objawienie to zostało wyjaśnione w Nowym Testamencie? Zobacz 2 Piotra 1:21. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Jeśli ufamy Słowu Bożemu i temu, co Biblia sama mówi o sobie, możemy być pewni, że Pan zna zakończenie historii świata i objawił je nam. On nie jest tylko Bogiem przeszłości i teraźniejszości, ale także Panem przyszłości. Możemy być pewni, że przyszłość będzie się rozwijać dokładnie tak, jak On to zapowiedział. Czy łatwo jest przewidzieć przyszłość? Czy często zdarzyło Ci się pomylić w tego rodzaju przewidywaniach? Dobrą nowiną jest to, iż Najwyższy zna przyszłość i wie, co się wydarzy. Jak możesz czerpać pociechę ze świadomości, że Bóg miłości wie, co się wydarzy w naszym życiu? Dziękuję.